Halo, halo, dzień dobry. Jest ktoś tam po tej drugiej stronie? Jeżeli tak, to bardzo mi miło. Ja mam na imię Grzegorz. Znajdujemy się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury i przygotowaliśmy dla Was serię, która jest poświęcona temu, jak zbudować swoje domowe studio nagrań. Dzisiaj do zbudowania studia nagrań tak naprawdę potrzebne są kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim przyda się komputer. To jest tak naprawdę serce każdego studia nagraniowego. Ja korzystam z komputera, z laptopa zwykłego, biurowego, najzwyklejszego. Dzięki niemu będziemy mogli zapisać i przetworzyć swój wokal czy swoją muzykę. Do nagrania będziemy korzystać z darmowego oprogramowania, a jest to program Audacity. To co? Bierzemy się do działania. Przedstawię Wam dwie metody, jak można nagrać swój dźwięk, a potem ocenicie i porównacie, która będzie bardziej korzystna dla Was. Skorzystamy z mikrofonu, to dzięki niemu będziemy nagrywać nasz głos, nasz wokal i nagramy go dwoma metodami, jak wspomniałem, czyli podłączymy ten oto mikrofon bezpośrednio do laptopa i zobaczymy, jak wygląda to nagranie. Później ten sam mikrofon podłączymy za pośrednictwem interfejsu audio do komputera. Porównamy jedno, drugie nagranie, a potem Wy zdecydujecie, które będzie lepsze dla Waszych potrzeb. Mamy kabel i teraz musimy połączyć swój mikrofon z komputerem. Jak widzicie, z jednej strony kabel jest zakończony takim wtykiem słuchawkowym. Kojarzycie go chociażby ze swoich słuchawek, ze swoich głośników. Jest to jack 3,5 mm i to właśnie ten wtyk trzeba umiejscowić w naszym laptopie czy komputerze. Z drugiej strony znajduje się wtyk XLR. Jest to złącze XLR, które służy właśnie do połączenia mikrofonu. W ten oto sposób łączymy nasz mikrofon. Jest klik, możemy nagrywać. Schowałem się, ale nie przed Wami, a przed wybuchającymi zgłoskami. Teraz, jak już widzicie, mikrofon gotowy, to nagrajmy przykładowe zdanie. Halo, halo, mówi się do mikrofonu podłączonego do komputera. Przygotowałem drugi przewód, drugi kabel mikrofonowy, którym podłączymy nasz mikrofon za pośrednictwem interfejsu audio do naszego komputera. Bierzmy się do pracy. Na samym początku podłączymy taki standardowy wtyk mikrofonowy XLR do naszego interfejsu audio. A teraz do mikrofonu, tak jak wcześniej. Wszystko gotowe, czas nagrać wokal. O, już jesteście, nie słyszałem Was, mam słuchawki, to dlatego. Ale też słuchajcie, druga metoda ma pewien plus. Mam słuchawki, znaczy będę słyszał siebie i to, co mówię. Już mam wszystko przygotowane, więc odpalam rejestrację. Halo, halo. Tak brzmi mikrofon podłączony za pośrednictwem interfejsu audio do naszego komputera. Jedno i drugie zdanie mamy już zarejestrowane. No to teraz musimy posłuchać i porównać. Halo, halo, mówi się do mikrofonu podłączonego do komputera. Halo, halo. Tak brzmi mikrofon podłączony za pośrednictwem interfejsu audio do naszego komputera. Ścieżki odsłuchane. I co? Która metoda bardziej Tobie odpowiadała? Czyli tak jak mi, też wolę podłączyć mikrofon do interfejsu. Dźwięk jest czystszy, przyjemniejszy dla naszego ucha. Ale nie można przekreślać żadnej z metod, bo tak naprawdę liczy się Twoja kreatywność. Warto sprawdzić siebie przed mikrofonem i poczuć, czy to jest ta ścieżka, którą chcesz kroczyć. A żeby kroczyć z nami dalej, to czekaj na kolejny odcinek. Do zobaczenia!